Witam. W dzisiejszym filmie wyjaśnię Wam, jak wielu z Was czasem nieświadomie żyje życiem innych ludzi, karmiąc ich doświadczeniami swoją własną podświadomość. Wytłumaczę Wam również, dlaczego jest to bardzo niekorzystna praktyka, z której powinno się jak najszybciej zrezygnować. Bardzo często ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że karmią się nieustannie życiem innych. Uznają, że skoro nie są w gronie tych, którzy plotkują i obgadują, to ich nie dotyczy. Nie dostrzegają jednak tego, że chociaż nie angażują się w pomówienia i nie sprawiają innym żadnych przykrości, to codziennie wsłuchują się nieraz nawet z ciekawością w różne przykre historie, które słyszą od swoich znajomych, a także w telewizji. Czasem szukają również artykułów o podobnej tematyce w internecie, współczując ludziom, o których czytają i oddychając z ulgą, że ich nie spotkało na szczęście nic podobnego ani okrutnego. Być może zapytacie teraz, ale co w tym złego? Przecież to, że współczuję komuś, kogo spotkała krzywda, świadczy o mojej empatii. Niestety tak nie jest. Empatia jest przede wszystkim głębokim zrozumieniem, że każdy człowiek jest tak samo ważny jak wy i posiada własne uczucia, pragnienia, marzenia, a także może mieć swoje różne lęki i obawy, o których wy możecie nie być świadomi. To, czy ktoś rozwija w sobie empatię, można zauważyć po tym, jak traktuje ludzi ze swojego otoczenia, wśród których funkcjonuje. Czy jest wyrozumiały dla swojego współpracownika, żony, męża, dzieci? Czy potrafi spojrzeć na różne kwestie z ich strony, biorąc pod uwagę ich uczucia i potrzeby? Czy wręcz przeciwnie, jest skupiony tylko na własnych pragnieniach i na tym, co jemu odpowiada, bez względu na to, czy druga osoba czuje się z tym komfortowo? Natomiast przeżywając historie nieznanych Wam ludzi, na których nie macie żadnego wpływu i którym nie zamierzacie lub po prostu nie możecie pomóc, nie wykazujecie się empatią, tylko ciekawością oraz często nieświadomym pragnieniem posłuchania o kimś, kto ma gorzej niż Wy, o kimś, w porównaniu z kim Wasze życie nie wydaje się już Wam tak złe i niesprawiedliwe. Postępując w taki sposób, nie tylko nikomu nie pomagacie, ale również szkodzicie niestety sami sobie. Skupiając się na stratach innych, na ich bólu, cierpieniu i krzywdach, kiedy sami nie możecie im pomóc, lecz tylko poświęcacie im swoją uwagę, karmicie tymi uczuciami swoją podświadomość. Żywicie ją wówczas lękiem, strachem i poczuciem krzywdy, przekazując jej, że nic w życiu nie jest tak naprawdę pewne, a człowiek nie ma wpływu na to, czy nie spotka go czasem coś okropnego. Zdarza się, że możecie się w ten sposób nieświadomie otworzyć na podobne sytuacje, nieustannie je kontemplując, zapraszając je tym samym do własnego życia. Najlepsze, co możecie zrobić dla osób, o których słyszycie, że dotknęła je ogromna krzywda, to otoczenie ich i tego zdarzenia ogromną miłością, wysyłając tym, którym współczujecie, potężną i silną energię, możecie im najskuteczniej pomóc, dodatkowo pomagając również sobie, ponieważ nie tylko nie otwieracie się wtedy na podobne sytuacje i uczucia, a wręcz przeciwnie, dajecie sygnał swojej podświadomości, że miłość potrafi pokonać wszystkie trudności. Równie szkodliwe jak nieświadome karmienie się krzywdą innych, często nieznanych Wam osób, jest pomstowanie na osoby, o których słyszycie w telewizji, że dopuściły się okropnych czynów. W takim momencie wysyłacie swojej podświadomości informację o tym, że ci ludzie zasługują na potępienie. Jednak to Wy dajecie osąd i jesteście jedynymi myślicielami w Waszym wszechświecie. Czyli wysyłając swojej podświadomości informację o braku wybaczenia, ona odnosi ją do Was. Nie chodzi tutaj o to, żeby na siłę bronić takiej osoby. Najlepiej jednak pamiętać, że nie do Was należy wymierzanie kary. Jeśli Wy nie możecie nic zmienić w tej sytuacji, nie powinniście się po prostu w nią angażować.
ponieważ zatruwacie wówczas jedynie własne myśli i zamiast promieniować miłością i zrozumieniem, wysyłacie światu wibracje pełne złości, poczucia niesprawiedliwości i oburzenia. I to właśnie te uczucia zostaną pomnożone przez waszą podświadomość. A wy doświadczycie w swoim życiu jedynie więcej sytuacji i osób, które będą z nimi zgodne. Uznając i przeżywając to, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie, a okrutnym osobom ich okropne postępki uchodzą na sucho, musicie później doświadczyć potwierdzeń tych przekonań w swoim życiu w takiej czy innej formie. To mogą być naprawdę małe sytuacje, takie jak nieuprzejme lub niesprawiedliwe potraktowanie przez szefa w pracy. Czasem dziwicie się, dlaczego was coś spotkało, skoro jesteście pewni, że nie pielęgnowaliście podobnych myśli i nie obawialiście się wcale czegoś podobnego. Zapominacie jednak, że pomimo tego, iż nie rozważaliście podobnych obaw, odnosząc je do siebie, mogliście obejrzeć wiadomości w telewizji, których treść bardzo was wzburzyła i wywołała waszą silną emocjonalną reakcję. Często tłumaczę wam w moich filmach, że kreujecie przez cały dzień, a wasze uczucia zawsze są informacją dla waszej podświadomości. To jak reagujecie na pozornie błahe dla was sprawy, niezwiązane bezpośrednio z wami, również ma znaczenie. Jeśli zauważycie, że pewne artykuły albo wiadomości wyprowadzają was z równowagi i nie potraficie nad tym zapanować, powinniście przestać poświęcać im uwagę, ponieważ inaczej szkodzicie sami sobie. Nieistotne jest to, że to wy macie rację, a ktoś się myli. Jeśli jakaś informacja jest w stanie wyprowadzić was z równowagi i wprowadzić w złość, staje się dla was szkodliwa. Natomiast jeżeli należycie do grona osób, które żyją plotkami i komentują nieustannie postępowanie swoich znajomych, krytykując ich i oceniając, szkodzicie sobie jeszcze bardziej. Tak naprawdę żyjecie wówczas cudzym życiem, zamiast skupić się na tym, by wasze własne było piękne i spełnione. Często jest też tak, że postępując w ten sposób, próbujecie jedynie zatuszować sami przed sobą własne braki, które w sobie spostrzegacie. Czujecie się lepiej, krytykując innych, zamiast przyjrzeć się sobie, zajmując się swoim życiem. Musicie pamiętać, że wszystko, co myślicie o innych, ma wpływ na to, w jaki sposób kreujecie własną rzeczywistość. Oceniając innych i nieustannie skupiając się na ich brakach, przyciągacie te braki do własnego życia. Szczęśliwa i spełniona osoba nie ma najmniejszego powodu do tego, aby angażować się w cudze życie, ponieważ cieszy się swoim własnym i czerpie z niego garściami. Spójrzcie na szczęśliwych ludzi. Czy łatwo ich urazić i wyprowadzić z równowagi? Oczywiście, że nie. Jest wręcz odwrotnie. Często wykazują się oni ogromną wyrozumiałością i niezwykle trudno jest ich zirytować albo zepsuć im humor. Oni po prostu nie przejmują się zachowaniem innych ludzi, ponieważ są zbyt zajęci swoim własnym życiem, które sprawia im niesamowitą radość. Zrozumcie, że prawdziwe i radosne życie polega na skupieniu się na sobie i nie jest to w żadnym stopniu egoistyczne. Osoby, które naprawdę żyją swoim życiem, mają najwięcej do zaoferowania, ponieważ życzliwość i wyrozumiałość jest dla nich wówczas naturalna, gdyż są oni panami własnego życia i doświadczają w nim szczęścia, a zawsze możecie dawać innym tylko to, co sami posiadacie. Prawdziwe skupienie się na sobie nie polega na wykorzystywaniu ani na ignorowaniu innych osób, aby tylko osiągnąć własne korzyści, nawet cudzym kosztem, a wręcz przeciwnie, oznacza to, że jesteście tu i teraz. A wtedy zawsze macie otwarte serce pełne miłości i dobroci. Nie macie wówczas wcale ochoty kogokolwiek obgadywać ani potępiać czy krytykować. W zamian o wiele prościej wam zrozumieć zgorzkniałych i złośliwych ludzi, ponieważ wiecie już, że tak naprawdę swoim zachowaniem najbardziej krzywdzą oni sami siebie, odmawiając sobie szczęśliwego i radosnego życia.
Są po prostu nieszczęśliwi i denerwuje ich to, że ktoś jest zadowolony, podczas gdy oni doświadczają braku lub frustracji. Nie oznacza to wcale, że macie się godzić na takie traktowanie. Wręcz przeciwnie, nie pozwalacie się wówczas w ten sposób traktować, ale potraficie to komuś przekazać w uprzejmy i spokojny sposób, bez emocjonalnego zaangażowania i irytacji. Właśnie wtedy wykazujecie się prawdziwą empatią, współczując takiej osobie i odpowiadając jej dobrem na zło. Jednocześnie ani trochę nie angażując się w jej życie i nie przeżywając jeszcze przez wiele godzin jej niewłaściwego i okropnego zachowania. Natomiast gdy trafiacie na osobę, którą spotkała krzywda, nie ignorujecie jej, a słuchacie i współczujecie. Nie cieszycie się w żaden sposób, że to nie spotkało was, ponieważ wiecie, że jesteście zamknięci na podobne wydarzenia, przyciągając do swojego życia jedynie to, co jest dla was dobre i zgodne z waszymi marzeniami. Możecie również podnieść taką osobę na duchu, tłumacząc jej, że może odmienić swój los i być równie szczęśliwa jak wy. Postarajcie się zrozumieć, że nie możecie żyć równocześnie życiem innych, jak i swoim, sprawiając, aby było spełnione. Jeśli poświęcacie tak wiele czasu temu, co doświadczają inni ludzie, nie macie go już na to, by kreować swoje życie zgodnie z tym, czego pragniecie. Często wiele osób angażuje się tak bardzo w nieswoje sprawy, ponieważ próbują one w ten sposób zagłuszyć braki, które odczuwają w swoim własnym życiu. Takie osoby często nie mają pojęcia, że mogą odmienić swój los, sprawiając, że ich życie będzie spełnione, a szczęście stanie się ich codziennością. Aby zmienić swój świat, polecam wam 7-dniową dietę mentalną pana Foxa, która przeprowadzona zgodnie ze wskazówkami sprawi, że odzyskacie własne życie i będzie ono piękne. W opisie znajdziecie link do mojego filmu wyjaśniający, czym jest dieta mentalna i jak się jej podjąć. Na dziś to wszystko. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.